Witam serdecznie, ja jestem Zenek, a to jest, uwaga, Fable Fortune, karcioneczka, o której wspominałem dobre pół roku temu, albo nawet dawniej, w jednym z moich filmików, w którym oceniałem karcianki, które miały być wydane, powiedzmy, do końca roku 2016, jeżeli dobrze pamiętam. To był taki filmik, który recenzował, to był taki zbiór, znaczy w tym filmiku był taki zbiór karcianek, które wydawało mi się ciekawe i które mają być, powiedzmy, wydane w roku 2016. Tam był Fable, tam był Duelist bodajże i tam był chyba na stówę Gwint. Jeżeli chodzi o Fable Fortune, mamy rok 2017, gierka nadal znajduje się w zamkniętej becie i szczerze mówiąc dostanie się do tej zamkniętej bety, no powiem wprost, graniczy z cudem. Ja dostałem klucz od jednego z moich widzów, który tak na dobrą sprawę pracuje przy tej gierce, albo pracował, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie no jest zawodowym, powiedzmy, takim testerem, nazwijmy to, gier. No poza tym jest programistą i tak dalej, więc jakieś tam rzeczy po prostu też... Jeżeli dobrze pamiętam tutaj, chociaż mogę się mylić, no coś w każdym razie, coś robił dla firmy, która tworzy Fable Fortune. No i dostał od nich jakieś tam kilka bodajże kluczy, 3 albo 4, a może 5, też już nie pamiętam. Na pewno miał, w momencie kiedy mi dawał klucz, to miał chyba 3 jeszcze kluczyki, znaczy w sumie miał 3 klucze, więc jeden mi dał, a 2 mu gdzieś tam zostały, prawdopodobnie. No nieważne, tak czy siak, dzięki wielkie. Chłopie, za ten kluczyk. Gierka jest naprawdę fajna. Tak jak powiedziałem, znajduje się cały czas w zamkniętej becie, więc będzie udoskonalana i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co my tutaj mamy? No to jest klasyczna karcianka. Mamy, tak jak widać, sklep, mamy otwieranie pakietów, mamy 3 pakiety na dzień dobry, powiedzmy, gratisowe od firmy. Mamy coś takiego jak cards, więc to jest po prostu takie miejsce, w którym możemy sobie stworzyć, tak jak widać, nową talię. Tak jak w tym filmiku, w którym nagrywałem bodajże te pół roku temu, mówiłem, że gierka mi się naprawdę podoba głównie ze względu na grafikę, bo jeżeli chodzi o mechanikę, to jest to takie, powiedzmy, no nie oszukujmy się, jest to taki klon Hearthstone'a, powiedzmy, z jakimiś tam elementami swoimi, że tak powiem, dodanymi od twórców gry. Mamy sklep, można rzucić okiem na sklep. Tak jak widać, są już pakiety do kupienia za realny hajs, czyli mamy 7 paczek za 8,99 euro, mamy 15 paczek za 7,99, mamy 40 za 44,99 i 60 paczek za 62,99 euro oczywiście. No i możemy kupować też po prostu pakiety za walutę w grze. Tak jak widać, jeden pakiet kosztuje 1000 monet, to są jakieś srebrne monety. No i ja na chwilę obecną rozegrałem 2 pojedynki treningowe i za te pojedynki treningowe zarobiłem 48 monet, więc jakoś ten hajs specjalnie się nie wysypuje, chociaż nie wiem, jak to będzie przy grach rankingowych, może one będą jakoś wyżej oceniane i tego powiedzmy, tych monet można będzie dostać więcej za taki pojedyneczek. Dobra, ja sobie rozegram teraz pojedynek. Mogę ewentualnie wam powiedzieć coś jeszcze o klasach dostępnych. Jest sporo klas dostępnych na dzień dobry. Mamy tak, karty neutralne, mamy kogoś takiego, taką babeczkę, która jest alchemikiem, czyli powiedzmy takim magiem. Mamy ziomków, którzy są shapeshifters, ale nie wiem, czy to jest klasa w sumie, czy to są tylko karty, które w jakiś sposób zmieniają kształt, czy coś takiego. Mamy Grave Diggera, to jest na pewno klasa, mamy rycerza, który jest też klasą sam w sobie, mamy merchanta, czyli takiego kupca, mamy profeta, trophy, to są jakieś karty, też chyba takie neutralne, tak mi się wydaje, ale to są jakieś trofea, tak, jakieś takie karty specjalne, które będziemy dostawać prawdopodobnie za jakieś eventy lub coś w tym stylu, no cholera wie. I mamy itemy, na chwilę obecną itemów nie mam żadnych. Możemy sobie craftować karty, są jakieś filtry i tak dalej. No tutaj nie będę na razie się rozgadywał, bo też jeszcze to do końca, że tak powiem, jeszcze tego nie ogarnąłem. Dobra, zagrajmy sobie jakiś prosty meczek. Zagramy sobie meczek treningowy. Są też jakieś eventy, tak jak widać, PvP, sezon drugi, co-ops, więc tu jest, możemy grać w co-opie z kimś, tylko do końca nie wiem, czy gramy na AI, czy gramy też na przeciwników, że tak powiem, żywych, trzeba by to sprawdzić. Tak jak widać, te eventy się kończą, ten się kończy za 6 godzin, ten się kończy za 7 dni, a ten się kończy za 14 dni. No na razie nie będę grał w tych, że tak powiem, nie będę brał udziału w tych eventach. To są takie, no może zagram pojedynek PvP, ale to zrobię, myślę, w następnym odcinku. Na chwilę obecną zagramy sobie po prostu trening, żeby pokazać wam, jak wygląda mechanika. Ja na normalu wygrałem 2 gierki bezproblemowo, więc zagramy sobie, może tym razem zagram na hardzie.
Grałem alchemiczką dwa razy, więc tak się zastanawiam, czy może wybrać. Tak jak widać, to są wszystkie klasy zaraz. Shapeshifter, właśnie, więc Shapeshifter to też jest klasa. To nie są jakieś takie specjalne karty, bo wydawało mi się na początku, że to są jakieś specjalne karty, które można dodać do każdego deku, do każdej klasy, ale jednak nie, no to jest osobna klasa. Więc mamy jeszcze raz alchemiczkę, mamy Gravediggera, mamy rycerza, merchanta, czy też takiego kupca, proroka, profeta i mamy shapeshifter, czyli jakiś zmienno kształtnych, tak to się chyba powinno tłumaczyć. Nie wiem, alchemiczką grałem już parę razy, nawet fajnie się nią pyka. Ona ma tam jakieś buffy i tak dalej, można buffować, leczyć te jednostki. Może rycerzykiem sobie zagram tym razem? Spróbujemy rycerzyka. Okej, okay, on ma hero power, a przyzwij wieśniaka 1-1. Okej, okay. Chociaż coś mi się wydaje, że te fiolki, które ma alchemiczka, ona za dwa, tak jak widać, za dwie monety, czy też no, za dwa surowce, powiedzmy, daje nam taką randomową fiolkę, która albo leczy nam jednostki, albo daje im zdrowia więcej, albo daje im więcej siły ataku, albo co jeszcze robi? Coś tam jeszcze robi. Są cztery chyba rodzaje fiolek. To są jej jakiś podstawowy deck tej ziomaleczki. Nie wiem, czy on w sumie się składa tylko z kart neutralnych, bo nie, tutaj mamy BOGOF, to jest chyba jej karta klasowa na stówę. Ferryman, jakiś przewoźnik, baba rzucająca ziemniakami. Dobra, na razie chyba nie będę grał tym alchemikiem, zagram sobie tym rycerzykiem, powiedzmy. No to ten jego hero power jest raczej cieniutki w porównaniu z hero powerem alchemiczki, tak mi się wydaje, bo te fiolki są naprawdę mocne, dające plus jeden do ataku, leczące jednostkę, ten po prostu tylko przyzywa wieśniaków 1-1, więc tak trochę słabo. Summoning Pisans, Increase Strength. Zobaczmy, co on tutaj posiada. Fluffy Cata. Fluffy Cat 2-1. Knighthood. Give a friendly unit 2 siły, if it is a peasant, also give it plus 2 health. Aha, czyli jak przyzwiemy sobie tego wieśniaka 1-1, to on dostanie 2 do siły i 2 do zdrowia. Master of Beacon. Okej, okay, mamy jakieś doga, 1-3. After you summon a peasant, gain one strength. A, czyli to takie widać, ten deck cały bazuje na przyzywaniu właśnie tych wieśniaków 1-1, powiedzmy, czy też Januszy, jak kto woli. I wszystkie te karty mają jakieś, powiedzmy, synergię z Januszami. Give a friendly unit one strength and deflect. Deflect to jest z kolei taki unik. Ona unika pierwszego ataku, że tak powiem, skierowanego na nią. Nie wiem do końca, czy unika jakichś ataków magicznych z zaklęć i tak dalej, ale na pewno będzie ten unik pozwoli uniknąć jednego ataku takiego bezpośredniego z innego miniona, z innego stwora. Bandit Swordsman 4-3. No dobra, spróbujemy zagrać tym rycerzem. On jakoś taki trochę gorszy mi się wydaje niż ta alchemiczka. No ale zobaczymy. Tu tak, tutaj mamy te widełki, to jest Hero Power. Mamy też questy, tak jak widać, które za zrealizowanie jakiegoś questu dostaniemy karty po prostu do ręki dodatkowe, tak mi się wydaje, tak to działa. Więc mamy coś takiego jak zagraj trzy jednostki, które mają więcej siły niż zdrowia, zagraj dwa zaklęcia, które zadają damage, albo po prostu wydaj 12 złota. Złoto to jest po prostu koszt kart, tak? Więc na przykład jeżeli zagramy sobie takich dwóch typów, którzy kosztują 6, no to od razu tak naprawdę zrealizujemy ten quest. Powiedzmy, że to się samo wybierze, bo czas mi się skończy. Za długo gadałem. No nic, wolałbym ten quest na złoto, ale niech będzie. Teraz tak, muszę zagrać trzy jednostki bodajże, które mają więcej siły, więcej ataku niż zdrowia. No to trochę kiepsko to wygląda. Jedynka, dwójka, trójka, Boże bida. 3-7. No trudno będzie zrobić ten quest tak na dobrą sprawę. Point stick. Co ja tu dostałem? Write them down. Point stick. Give a unit 1-1. Okej, damy jednostce 1-1. Ej, to w sumie są takie jak te fiolki praktycznie u tej alchemiczki. Dobra, tutaj na tej skrzynce mamy surowce. Tu mamy moc specjalną, czyli przyzywanie. W naszym przypadku, w przypadku rycerzyka, przyzwiemy sobie Janusza, a tu mamy ciekawą umiejętność dawać jednostce Garda. Guard to jest nic innego jak prowokacja z Hearthstone'a i tutaj można każdą jednostkę tak naprawdę wyposażyć w tą prowokację. Dobra, mamy trzy surowce. No to zagram sobie tego bandytę. Nagramy sobie bandytę i heja. No i tu muszę zagrać trzy jednostki, które mają więcej ataku niż zdrowia. Partia. Okej, okay, on dał temu typkowi prowokację, taka tutaj ta różowa, powiedzmy, poświata, taka tarcza, to jest prowokacja na jednostce.
Mogę dać 1-1. Deal to damage to all units and units adjacent. Nie, to enemy units and. Dobra, tego nie chcę zagrywać. 2 do siły. A jeśli to jest kurna Janusz, to dostanie 2 do zdrowia. Ja myślę, że zrobię. W sumie to tak, Janusza można przyzwać. Mam 4 surowce, więc przyzwiemy sobie Janusza. Damy Januszowi 2-2. Damy temu typkowi 1-1, żeby on nie zginął od tego typka, który ma 3 punkty ataku. No chociaż on i tak zginie od tego. Możliwe, że zginie. Zobaczymy. O, mogę jeszcze z tego typka zagrać. Znaczy nie, Boże. Zbuffować mojego Janusza mogę. No dobra. Buffujemy Janusza 5-5. No więc tak jak widać. Jakieś kurno pióro nie zagrał. Ten ma wielkie wejście. Zada 1 punkt obrażeń. 5 punktów ataku, no naprawdę. If another friendly unit 1-1. Okej, okay. Mogę zagrać tego barda. Mamy 5 punktów. Anders Denziomek? Gain plus 1 stun. Safeguard. This unit does something when it gains guard. Aha, czyli jeżeli zagramy. Jeżeli zagramy to i damy mu garda, czyli tą prowokację, to on dostanie plus 1 do siły z prowokacją. Monkey donkey. Ja myślę, że. Zagram barda. Zbuffuję mojego Janusza. I zagramy Janusza po prostu sobie znowu z umiejki. No i ten typek ma 5-4 i ma prowokację. No i tyle. Highwayman. A Boże, ten gość znowu ma prowokację. Czy jestem w stanie go jakoś inaczej zabić? It's gain plus one strength. This turn, draw a card. Okay, czyli mogę zbuffować wszystkie jednostki? To jest dobre, ej, bo tych dwóch gości mogę poświęcić. Ten 6-1 mi przeżyje. Dobra. Coś takiego, dobrałem karciochę. Ile mam? 3 punkty, 3 sztuki złota jeszcze do wydania. 3-2, okej. Okay. Zagramy sobie tego typka. A, tu można wybrać miejsce, w którym się chce go zagrać chyba. Dobra, mamy dwie jednostki zagrane z questa. I teraz bomby. No i na twarz. Za 7, okej. Okay. Wardog. 5-8, a to twardo bije w twarz. Ale 5-8 to tak trochę trudno będzie się przez to przebić, Chryste. Otter Flendy Unit. Mam 7. Dobra, nagramy tak. Deal to damage to enemy unit and units adjacent to it. Okej, okay, to zrobimy to. Dobra, żegnam. Tego typa trzeba strajdować. Co to się porobiło? A skąd te typki wyskoczyły? Dobra, nie będzie Janusz. Yes, my lord? I na twarz. Boom, za 3, let's go. Rock Troll, 9-8, naprawdę? Troszkę tych. Troszkę motarzy przyzywa i jeszcze dostał. Jeszcze tamto na nim zagrał. One Strange and Deflect. Czy jestem w stanie go zabić? Mam 8, ja mam 5-6. Mogę Janusza zagrać. Zagrajmy Janusza. Musiałbym gdzieś prowokację zagrać chyba. 6 surowców. Albo tego typka zagrać. Zaraz, zagramy tak. Tego ziomka i damy mu prowokację. Dobra, no i w tej turze no chyba nie ma sensu bombardować tego krapiszcza. Chociaż może osłabić go. 3-2. No to jest 5. I Januszem go jeszcze poprawimy, jest 4. No i dobra. Teraz ten koleś ma prowokację. A on sobie zbuffował wszystkich, świetnie. No dobra, i tak niespecjalnie się przez to przebije. No, AI po prostu ma głowę, tak powiem. Tylko, że znowu ma prowokację na tym typie. Dobra, mogę zagrać sobie tego commanding oficera. Mam 9 surowców, ale to niewiele mi daje. 2, 9.
Dobra, zagramy Janusza chyba znowu. Żeby buffnąć tego Beacon, Master of Beacona. Deflect. Okej. Okay. Daje jednostce plus 1 do siły i deflect, czyli unik taki damy. Dodamy temu... Temu kurczę Beaconowi. I zostało mi 5. Czemu nie mogę Janusza zagrać? Janusza nie mogę zagrać. Tylko tak, czy ja chcę prowokację dać temu piesełowi? A nie, zrobimy tak. Dobra, jest 5 i 6. I tak tego nie zabiję i tak, to słabizna troszkę. Dobra, skipnę turę. Dziesięć, 17 na twarz, to będzie nam na bogato. Co on tu zrobił? Wyciszył go? Nie, zadał damage. I wszystko w twarz idzie. Zarąbiasz. Jeszcze prowokacja. No, are you serious? Big entrance, give one health to each enemy unit. O Boże. Naprawdę? To ma być dobre? 4-2 jeszcze daje jednostkom wroga. A nie, gain one health for each enemy unit. Dobra, to jest spoko. 4 punkty życia mam. Nie zrobiłem questu nawet jednego, więc mówię, że beznadziejny quest wybrałem, ale to dlatego, że nie miałem po prostu czasu. Zagadałem się. Dobra, mogę zagrać tego typka i dostanę quest, zrobię. 5. Ten będzie miał 6. Albo zagrać to. Dobra, zagramy komandnik oficera. Mam 1 punkt manę. I co mi to daje, jak ten ma 7 i tak? Janusza nie przyzwę. Dobra. Damy prowokację temu typowi, chyba. Ma najwięcej punktów życia. No i let's go. Boom. Boom. Muszę to wytrajdować wszystko, niestety. Dobra, udało się. No dobra. Nie jest najgorzej. Problem jest tego typu, że mam 4 punkty życia tylko. Jak mam jakiś direct damage, to... W sumie ma nawet. Mam 3 tury, żeby go zabić. Zajebiście. I on jeszcze prowokację jakąś zagra pewnie. Flappy Cat. Dobra, ten poszedł do piachu. 4-4. Naprawdę. Provocation. Strange for each other friendly unit. Mam 10. To możemy tak, zagrać tego typka. Zagramy to. Tylko że ja chyba potrzebuję prowokacji, tak czy siak. Dobra, skończyłem ten quest w końcu śmieszny. Pójdziemy w zło. Pójdziemy w zło. I co mi to daje? Tak jak mam 3 punkty życia tylko. Bio. A to jest GG, i tak to przegrałem niestety. Prowokację powinienem zagrać. On mnie z tej pasywki zabija, zresztą tu ma 3 damage z tych kota i tego typa. No to jest GG, niestety. Albo on nie chce wygrać najwidoczniej. Nie, on nie chce wygrać najwidoczniej, okej. Okay. Ciekawie się zachowuje to AI. Dobra, wydamy sobie 20 zł, to jest w sumie łatwiejsze. No teraz na pewno ginę, chyba że mam jakiegoś heala. Mam coś z rushem. 9, 2, 5, 7. Dobra. Pyknijmy tak. No ile ja teraz mam? 3, 10. Serio? Brakuje mi jednego. Mam rusha, dobra, wygrałem to. Czemu? Czemu ten typ ma prowokację dalej? Co tu się odjebało? No come on, serio? No naprawdę? A miałbym w mordę żalitala? Come on! No ile mam teraz? 9, no 19 mam. Jednego punktu mi brakuje, naprawdę? Dobra, dajmy sobie Janusza. 2-2. Dajmy sobie prowokację. Tutaj, Fluffy Kata.
Ten już nie może atakować. No i jeden punkt, serio. Poróbmy ten krab. No i co on mnie zabija z pasywki? Jakiejś swojej śmiesznej? Czy nie zabijemy? No zabijemy z pasywki. Zajebiście. Come on, co tam się stało z tą prowokacją? Że ona przeskoczyła z jednej jednostki na drugą? Bo nie ogarniam. No, dobra, no tak czy siak wyglądają pojedynki. To jest tak na dobrą sprawę, to był mój trzeci pojedynek w tej grze, więc. Więc tak naprawdę się uczę tutaj dopiero. Mam jakieś doświadczenie. Level up, ale czy tutaj trzeba levelować karty też? Jakby tutaj się levelowało karty, to już by było troszkę to przegięte, że tak powiem. No dobra, tak wygląda Fable Fortunes. Naprawdę fajnie. Fajnie się w to pyka, tylko moim zdaniem interfejs musi być troszkę poprawiony i ten sposób, że tak powiem, wydawania poleceń kartą, bo to jest naprawdę trochę niewygodne, to tak dla mnie jest. Pokażę wam jeszcze raz klasy. Tak jak widać, żebyście się zapoznali jakoś tam z nimi, tak mówię, mamy alchemika, grave, digera, rycerza, kupca, proroka i shapeshifters, czyli takich zmiennokształtnych. I tutaj są jeszcze jakieś dwa miejsca, tak na dobrą sprawę, więc może jeszcze jakieś dwie dodatkowe klasy dojdą, bo wygląda to tak troszkę asymetrycznie z tymi dwoma, powiedzmy, miejscami wolnymi, więc może jeszcze jakieś dwie klasy dojdą po prostu w czasie, że tak powiem, tej zamkniętej bety albo w jakichś kolejnych dodatkach. Zobaczymy, jak ta giereczka będzie się rozwijać. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Czemu nie mogę z tego wyjść? O jest, udało się wyjść z tego. To tyle w tym odcinku. Ja myślę, że sobie nagram jeszcze jeden, może dwa odcinki właśnie z tej karcianki, czyli z Fable Fortunes, bo się gra w to naprawdę przyjemnie. No niestety problem jest ze mną taki, że ja po prostu nie mam zbyt dużo czasu, żeby pykać wtedy tych karcianek, a jeszcze mam na głowie gwinta, w którego chcę jakoś tam się, że tak powiem, wkręcić dość solidnie. Więc no zobaczymy, co z tym będzie. Myślę, że tak czy siak i tak chyba nie będę miał czasu, żeby jakoś więcej czy też dłużej posiedzieć przy tym Fable Fortune. No ale taki widać, giereczka jest fajna i naprawdę ma potencjał, no i graficznie moim zdaniem jest to chyba na chwilę obecną, graficznie jest to najładniejsza karcianka dostępna na rynku pecetowym, ogólnie w ogóle na rynku. Naprawdę te karty ładnie wyglądają. No, graficznie wygląda to naprawdę elegancko. To tak jak powiedziałem przed chwilą, no przydałoby się usprawdzić ten interfejs użytkownika, tak to nazwijmy, i ten sposoby na wydawanie poleceń tym kartom, bo te karty po prostu, no dziwnie to tak jest trochę zrobione. Niewygodne jest to dla mnie po prostu, tak mało czytelne. Dobra, kończę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!